Cześć wszystkim! Znowu pomysł 7, a rozciąg Pillars of Eternity. Dobra, chciałem trochę pominąć gry, ale gra uświadczyła mnie takim komunikatem. Zarządczyni Kednu otrzymała list zaadresowany do ciebie. Okej, więc... Yeah? A moment, please. I feel I should explain myself. No, czas najwyższy, Alot. Zaraz im pogadamy. Przy okazji... Będziemy mogli w sumie odwiedzić naszą naszą twierdzę, zobaczyć jak to się pozmieniało. Skoro przy okazji mamy list, to coś się tam będzie działać. Dobra, Alot. About my episode in the catacombs. There's something I should have told you earlier. A to ci dopiero niedopowiedzenie. Nie myślałem, nie miałem na myśli nic złego. Ja sądziłem, że mogę zachować to dla siebie, że kiedy rozwiążemy sprawy twojej duszy, rozważymy również mój problem. I also have an awakened soul. But unlike yours, mine is a presence that shares my senses and my skin, making herself manifest at the most unwelcome times. A już myślałem, że jesteś opętany czy coś. A, spoko, witaj w klubie. Zamyka oczy i zaciska zęby. Warki mu drżą, wskazując na wewnętrzny konflikt. Kilka sekund później ponownie otwiera oczy, są wilgotne i przekrwione. I'm sorry. I've tried to learn to control Islmir. I've gotten stronger, but so has she. Opowiedz mi o Islmirze. Artless, uncouth, a creature of rash impulses and feeble faculties. She wags her impertinent tongue when she should listen. Mhm. Hey, this one's fit to boil. Hard to get this gaff over anything tisn't to do with books and spill speak. Nie ma żadnych jej wspomnień. Berat chociaż tego mi oszczędził. Ale jej prostackie maniery i nieznośny dialekt sugeruje, że to wieśniaczka z bardzo, bardzo dawnych czasów. Ona zwykle ujawnia się o włos od konfliktu, kiedy ląd się dopala, a palce zwalniają cięciwe. I kiedy już się pojawia, nie ocenia sytuacji, tylko działa. Wydaje się lekkomyślna. W tym właśnie rzecz! Pamiętasz, jak prowokowała tych wieśniaków w Złoconej Dolinie? Nie myśli i nie ustępuje. Od lat zmagam się z problemem trzymania jej na wodzy. Dlaczego nie powiedziałeś nic wcześniej? I learned to keep her a secret a very long time ago. Those with awakened souls are shunned, mistrusted. And after your experience with Meowald, I'm certain you can see why. You need to be careful. Czy będzie to problemem? Merely an annoyance. Although... Defiance Bay is said to have an entire institution dedicated to the study and cure of soul-related ailments. Since our journeys have already brought us to the city, perhaps we could speak with someone there. Jeżeli możemy ci pomóc, to tak zrobimy. Thank you. This has been a great burden. Okej, porozmawiamy o czymś innym. Chcę się dowiedzieć czegoś więcej o Islmirze. Kiedy się przebudziła? Mój ojciec był bardzo surowy. Spodziewał się wiele pojedynaku i nie znosił porażek. Czasami bywał dość szorstki, zwłaszcza kiedy wypił. Islmira pojawiła się właśnie w takiej chwili. Szczerze mówiąc, nie pamiętam szczegółów. Wiem tylko, że odtąd był wobec mnie ostrożniejszy. Tak, pewnie polało się trochę krwi. Mówiłeś, że nauczyłeś się, jak ukrywać wiele lat temu. Matka nauczyła mnie, jak zachowywać się w tajemnicy wkrótce po przebudzeniu. Obawiała się, że przez to stanę się wyrzutkiem. Chociaż Islmira pomogła mi stawić czoła ojcu, zaufałem radom matki. Teraz wiem, że miała rację. Meyerwald to skrajny przypadek, ale z każdym rokiem rozumiem go lepiej. Mogę porozmawiać z nim bezpośrednio? Jej wtargnięcia są wystarczająco nieprzyjemne. Nie zamierzam zapraszać jej do mojej świadomości. Okej. Dobra, to na razie tyle. Hey there. Właśnie dostaliśmy nową rzecz do zbadania. W przystani buntu. Ale zanim stąd wyjdziemy, pozbądźmy się może tego gościa. Tego nekromanty. W sumie nawet nie jestem pewien, czy jeszcze będziemy tu wracać do tego kultu. Domyślam się, że tak, aczkolwiek nie byłbym tego pewien.
Więc... Więc siema, dziadku. Hey there. Wiecie co, zobaczę, yeah? Zobaczę. Życzliwość 3. Zwolenniczość 1, uczciwość 2, a racjonalność 1. Sporo się chyba tu pozmieniało. Tak, myślę, że tak. Chciałbym sprawdzić dokładnie, ale chyba racjonalność mi doszła, uczciwość chyba wzrosła. Dyplomacja, życzliwość. Więc może te zmiany w reputacji mają pewne, tak, pewne opóźnienie. Okej, dobra. Hey, w takim razie wiecie co, nie, jednak zostawię go, bo to by było, mogłoby być uznane za zwodnicze zabijanie gościa, tak po prostu. Więc będziemy dla niego życzliwi. Jeżeli to wrócimy, to następnym razem do go ubiję. Umówmy się w ten sposób. Po prostu nie lubię nekromantów. Śmierdzą, nie golą brody i dodatkowo są zarozumiani. Więc zbywanie się takich ludzi to w pewnym sensie nasz obowiązek społeczny. Okej. Dobra, możemy poszukać tego... Możemy pójść do archiwów, zobaczyć, czy nasza reputacja wzrosła wystarczająco dużo, aby jaśnie pan archiwista zbadał sprawę Edera. No i możemy też poszukać tych całych no, leczników duszy, czy jak mu tam... Dwie strony? Lecznicy dusz w Zatoce Buntu. Znawcy od przepływu. Lecznica dusz. Byliśmy już tam, tak? Tak, to było w poprotnym brzegu. Okej, okay, hey, ale wiecie co, najpierw udamy się do tego archiwisty. To było fragment porzuconej wiary. Archiwista. A, tak, Pałac Duke'a. Dobra. Nasi idą. Dobra, idziemy na zarzewie. Dobra, gdzie jest Pałac Duke'a? Tutaj. Idziemy. I dobra. Dobra, gdzie był ten... Tutaj chyba był ten nadusany archiwista. Dobra. Czy jesteśmy już sojusznikami? Poszukuję zapisków. Mieliśmy sporo zapytań, takie informacje, bla 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 bla. Przywołam... Ta... Jeszcze nie zmienił zdania. No cóż, trudno. Warto było zobaczyć. No to w takim razie idziemy do lecznicy dusz. Pozostałe zadania chyba były poza miastem, jakie mieliśmy. Tak, mieliśmy chyba w drodze to zbadać drogę do tego... Co tam mówiłeś? Hey there. Woman can do some damage squeezing her legs together. It isn't a parlor trick. Sure. Besides, she doesn't take orders well. Oh, that woman. Does it scare you? No, but I won't be responsible for what happens if you call her whore. Coraz mniej mi się podoba niezłomny. Straszny z niego ham, jak na kapłana. No cóż. Znaczy, chamskie bóstwa również potrzebują kapłanów.
Tak, w leczących się po burdelach, budzących się rano w rynsztoku, pijani w trzy dupy kapłanów. Tak, również kapłanów, tak. Na pewno są takie bóstwa i z pewnością to są usługi kapłańskie, które ci ludzie odstawiają. Okej. Okay. Szukamy specjalisty od przebudzeń. Okej, okay, tutaj chyba wygląda gościa, który coś wie. Ale chyba nie chce z nami gadać. Część jego duszy została odzyskana w pobliżu jego ciała. Użyliśmy tego kamienia jako nośnika. Czy słyszysz mnie, Oswinie? Oczy pacjenta powoli otwierają się, zaraz potem jego twarz pojawia się paniczny, dziki wyraz. Niestety długa dysocjacja niesie ze sobą trwałe efekty uboczne. Pacjent staje się pobudzony, a gdy szarpie swoje więzy, z jego ust wytopiła się chrząknięcia i jęki. Dzięki kontynuacji naszych badań będziemy mogli kiedyś przeprowadzić rehabilitację pacjentów takich jak Oswen. Okej. Greetings. Przedłeś na wykład? Wiesz coś na temat przebudzeń? Niestety nie specjalizuję się w tej dziedzinie. Okej, okay. Szybka gadka. Dobrze zachowany poząg, bla 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 bla. Dużo czasu upłynęło, odkąd jakiś widzący zaszczycił te mury swoją obecnością. Zazdroszczę ci twojej naturalnej umiejętności względu w różne sprawy, podróżniku. Mogę tylko sobie wyobrazić, jak mógłby ci ona pomóc w pracy. Powiedz mi teraz, co cię sprowadza do mojej lecznicy dusz? Okej, okay, myślałem, że to będzie tylko opis posągu. Okazuje się, że ten posąg ma również duszę. Czy jest tu ktoś, kto wie coś na temat przebudzeń? Na dolnym piętrze jest animantka, która przybyła tutaj z Revonua, aby sprawdzać na nimi badania. Zejdź po schodach i poszukaj Bellasegi. Wśród was prawdopodobnie znajduje się członek Bractwa Łowianego Klucza. Czy mamy to mówić? Okej, okay, spróbujmy. Nie chciałem dziś usłyszeć takich wieści. Inni rzadko próbują mieszać się w nasze sprawy. Oczywiście nigdy nie można być pewnym, czy ktoś stał z danym nieszczęściem, czy też może być ono niezawinione. Fakt, od czasu do czasu odkrywamy pewną liczbę mniej umiejętnych szpiegów. To uczciwość, która nigdy nie ma końca. Po raz kolejny przypomniałeś mi, jak bardzo jestem zazdrosny o twoje wyjątkowe umiejętności. Podejrzewam, że mogłoby się one przydać przy weryfikacji tożsamości różnych osób. Jak rozumiem, ty również masz na pięćku z Bractwem Łowianego Klucza. Bractwo coś knuje, staram się ustalić co takiego. Bractwo zawsze coś knuje, tego możesz być pewien. Jeżeli ich tajemne plany uwzględniają i ciebie, głęboko ci współczuję. Czy wiesz, kto może być tą osobą? Nie będę pewien, dopóki nie spotkam tej osoby. Niech ci będzie. W takim razie w tym przypadku sugeruję, byś najpierw porozmawiał z naszymi animantami pracującymi tu na stałe. Oni zawsze nawiązują kontakty z pacjentami i swoimi kolegami. Znajdziesz ich tutaj lub w ich gabinecie na dole. Jeżeli znajdziesz coś podejrzanego, zgłoś się do mnie od razu. To jest moje jedyne życzenie. Okej. Okay. Nie widzieliście tego? Dobra, zajmiemy się tym. Hey there. O, i Łotrzyk awansował poziom. Zajmiemy się tym od razu. Dobra, mechanika. Co, przetrwanie? Redukcja obrażeń zawsze się przyda. A dobra, i mamy, fajnie, mamy kolejny talent klasowy. Okej, gruchoczący cios. Tak już pozyskałem, co to było, każdy z nich. Bezwzględna walka. Zmiana 10% trafi na krytyki. Fajnie.
To by się przydało. Ona ma rękawice, które zwiększają obrażeń krytyków. Chyba nie ma nic ciekawego. Tak, ma te dwa umiejętności klasowe, a reszta to są pasywy już. Więc myślę, że wezmę tą bezwzględną walkę. Później możemy poszukać... O, celność plus 7 dla stiletto. Chociaż to nie dawałoby jej do łuku, to szkoda. A co jest... Gdzie jest do sztyletów? Siekiera łucznią, łuk myśliwski, brak broni, szlachcic, sztylet. Berło, laska, Spear. Szabla, stiletto, maczuga, pistolet, garłacz. Garłaczów chyba jeszcze nie spotkaliśmy, więc... Więc może to będzie ciekawa broń. Okej, bezwzględna walka. To będzie fajnie. Ona i tak już strzela mnóstwo krytyków. Więc teraz będzie strzelała jeszcze więcej. Tak, plus 10% do obrażeń krytyków, więc... Tak, to wygląda bardzo fajnie. Okej, dobra. Zejdziemy najpierw na dół. I poszukamy specjalistę od przebudzeń. Mam nadzieję, że to nie on będzie tym kimś od bractwa. O, patrzcie, przy okazji zwiedziliśmy jeszcze tego poziomu. Złowieszcza muzyka. Nie podoba mi się to. Okej. Okay. Bella Saga, to ona. Zaraz do niej zagadamy, zobaczymy jeszcze co jest w innych pomieszczeniach. Jakiś jest inny specjalista. Strażnik. Jakiś inny gość. Czy tam możemy wejść? Czasami sprawiają to tacy, którzy sprawiają animatorom kłopot. Tutaj nikogo nie ma. Możemy tutaj przejść? Nie, zamknięte. Na klucz. Dobra. Witaj, pani. Potrzebujemy twojej pomocy. Greetings. Ekosi, to cała ja. Tak ciężko szukam odpowiedzi na swoich badaniach, że nie widzę, jak ktoś przede mną stoi. Co mogę dla ciebie zrobić? Szukam eksperta od przebudzeń. A, chodzi o mnie. Choć przyznam, że brak obiektów do badań sprawił, że mam większe doświadczenie w liczeniu klepek w podłodze. Chciałbym, aby sukcesy animacji w niesieniu pomocy duszom przed przebudzeniem pomogły w uspokojeniu dusz, które już się przebudziły. Do tego celu potrzebuję pacjentów do badań, a większość z tych, którzy tutaj się znajdują, jest w zbyt ciężkim stanie, by możliwe było uzyskanie wiarygodnych wyników. To prawdziwa tragedia. Zaszliśmy tak daleko na nic. Masz szczęście! Mam ochotnika! Galarade! Kto to jest? Usta lata układają się w grymasie dezaprobaty. Nie jestem pewien, czy mi się to podoba. Nie wygłupiaj się, ten proces jest całkowicie nieszkodliwy. Wystarczy, żebyś stanął w tamtej klatce. Co proszę? To żart! Wy Adyrczycy zawsze jesteście tacy spięci. Nawet nie wiem, do czego ona służy. Wydaje się, że należała tutaj do kogoś, kto korzystał z tego gabinetu przede mną. Potem przyniesiono go do celi. Ale tak, to znowu żart. Tak, więc tak, musisz tu usiąść. Kładzie ręce na ramionach Olata i kieruje go w stronę kanapy. Spróbuj się odprężyć, ale nie staraj się za bardzo, bo wtedy się nie odprężysz. Doprawdy. W jego oczach nie ma nawet śladu rozbawienia. I musisz jeszcze to założyć. Poczujesz lekkie zimno, ale mieć wzmocni przewodnictwo twojej esencji. Animatka zakłada grube miedziane obejmy na czoło i nadgarstki Olata. W chwili, gdy je mocuje, jego twarz drga w tłumionej irytacji. A teraz zbadam twoją duszę za pomocą duszoskopu. Sięga do biurka i wyciąga z niego długą przygubową rurę. Z boku przyrządzenia wystają się widoczne są gałki, pokrętła i kółka zębate. Wyposażony jest w soczewki adrowe przycięte do różnych grubości i wklęsłości. Dokonując ich regulacji znajdziemy odpowiednie kąty i stopnie gęstości, które pozwalają mi na ujrzenie anomalii w twojej duszy. Zdumiewające! Nigdy czegoś takiego nie widziałem! Kana wpatruje się w urządzenie z zainteresowaniem. Wygląda na należycie skomplikowane. Czy to oznacza, że znowu będziemy mogli porozmawiać z Elmyrą? Lubię tę panienkę. Unosi palec.
Ale najpierw musimy odnaleźć tego przebiegłego intruza. Zajmę się teraz regulacją duszoskopu, a ty w tym czasie odpowiesz mi na kilka osobistych pytań. Niech będzie. Przykłada duszoskop do oka i przywraca jedną z gałek. Zacznijmy więc. Opowiedz mi coś o sobie, coś czasów przed twoim przebudzeniem. Nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Byłem po prostu normalnym dzieckiem mieszkającym w Cytborze. Patrzy na ciebie. Ma zmarszczone brwi, ale na jego twarzy widać również znamiona obawy. Jakie masz wspomnienia z domu? Kiedy mówisz do Alota, czujesz, że twój głos jest jak cichy dzwon, który delikatnie wabi go w mroki własnej pamięci. Wydaje się, że Bellesega niczego nie dostrzega, ale czujesz, że twoje słowa w jakiś sposób wygładzają jego esencję, rozplątując jej liczne nici. Zamyka oczy. Wygodny. Skromny. Spokojny, kiedy nie ma na nim matki, czyli przez większość czasu. Tak cichy, że można usłyszeć brzęki szkła od drewna. Wiem, że właśnie wtedy powinienem być najostrożniejszy. Ojciec jest dobry w ukrywaniu butelek. Matka, kiedy jest w domu, jest równie dobra w ukrywaniu, że ich nie zauważa. Dobrze, zaczynam. Coś więcej, mów dalej. Opowiedz nam o czasie, w którym się przebudziłeś. Przekręcając jedno z pokrętów, przygryza język. To 5. rok mojej nauki. Matka jest w domu. Mogę sobie pozwolić na zachowanie mniejszej ostrożności. A kiedy jest z nami, ojciec zazwyczaj jest zły tylko na nią. Ale właśnie dowiedział się, że mam kłopoty z rzucaniem pocisków i że moje płomienne tarcze są niestabilne. Jest wściekły, że mi się to nie udaje. A obecność matki przypomina mu o tym, że on również zawiódł. Pierwszy cios zupełnie mnie zaskakuje. W jednej chwili zamiatam kuchnię, a w drugiej leżę rozciągnięty na ziemi, gapiąc się na kropielki własnej krwi na podłodze. Jego lśniące, świeżo wypolerowane buty głośno stukają o podłogę. Kopie mnie w brzuch, a ja zwijam się w kłębek, aby ochronić najważniejsze części mojego ciała. Ale to nie ma sensu. Ochranianie jednej części ciała sprawia, że inna staje się odsunięta. Pozostaję skulony na ziemi, ale wycofuję się tak szybko, jak tylko mogę. Wycofuję się do momentu, w którym wizja kuchni własnych drżących kolan staje się mała niczym łebek od szpilki na wszechorganiającym morzu czerni. Zaciska szczęki, a jego oczy drgają pod powiekami. Madicio! Bellesa wściekle przekręca gałki rozwiązane w suszy i w duszoskopu. Zahipnotyzował tę starą... Zahipnotyzował się ten stary wspomnienie. Musisz go z niego wyciągnąć. Ściśnij dłoń Alota. Jesteś bezpieczny, wszystko w porządku. Nigdy nie jest bezpieczny, gdy ja się pojawiam. Bellesega wciągła przez zęby głęboki oddech. To jest to! Widzę zmianę w jego esencji. Coś się tu rozprzestrzenia i zastyga. Spoglądam na siebie z nadwyższych spoku. Rozmawiaj z nim dalej. Wydaje ci się, że reaguje na ciebie. Co się tu sprowadza? Trzask kości, gniewne głosy. To ciepło rozlewające się po ciele, gdy kryzys jest tuż, tuż. Bellefetto, mamy tu rozbłyski zupełnie odrębnej istoty. Notuję coś szybko na papierze leżące obok, przekręca z kliknięciem jedno pokrętło duszoskopu. Postaraj się teraz namówić ich obu do rozmowy. Iselmyro, powiedz Alotowi, dlaczego się przebudziłaś? Dyć on mnie nie potrzebuje! Chowa się w tym swoim worze kości jak żółw w skorupie. Nigdy ci go nie oddałem. Dobrze, tak, dobrze. Przerywałem notowanie tylko na chwilę, aby dokonać kolejnej regulacji duszoskopu. Teraz widzę wyraźnie dwie odrębne wzory esencji. W miejscu, którego jeden unika, przepływa drugi. To tak jakby przebudzona dusza wypełniała puste pozostawione przestrzenie. Ciągle trzymam pióro w ręce, wskazując na siebie. Kontynuuj. Okej. Alot, o co chodzi z tym oddawaniem miejsca Iselmyrze? Boleśnie zaciska zęby. Nic jej nie dałem. Ona uzurpuruje sobie władzę nad moim własnym ciałem. Tak, a jeszcze dodała mu trochę od siebie. Dyć, możesz zapytać, co zrobiłam temu jego ojcu. Ostatnim razem, gdy podniósł na nas rękę, połamała mi ją w trzech miejscach. To nie była twoja decyzja. To nigdy nie była twoja decyzja.
Przebudzenie też nią nie było, ale teraz utknęła tuż z tobą i niech mnie licho porwie, jeżeli pozwolę, by twoje mazgaństwo wciągnęło nas w rynsztok. Ac, bardzo dobrze. Obniża duszoskop i zerka do twoich notatek. Myślę, że w końcu mam coś, nad czym można popracować. Trzeciłam esencję Izelmyry przez cały czas. Charakteryzuje się szczególnie wysokim indeksem gęstości podczas najbardziej emocjonalnych momentów ich kłótni. A jej esencję można wyraźnie zlokalizować w dolnej lewej części klatki piersiowej pacjenta. Jest to okolica śledziony, co oczywiście oznacza, że jest ona wywołana przez czarną żółć. Nie ulega wątpliwości, że winą za ten stan rzeczy można obarczyć charakterystyczną melancholię pacjenta. Alok znów spogląda na ciebie w trakcie tych perturbacji. Nie możesz się już stwierdzić, kto wygląda z jego oczu. To są pełne bzdury! Tak. To tak, czarna żółć to brzmi jak właśnie typowo średniowieczna medycyna, że tak to imę. Czarna żółć, tak? Oboje niewątpliwie nie otryskają. Kana patrzy na ta z niepowiedzeniem. Biorąc pod uwagę wszystko, co wiemy to wiele prostsze wyjaśnienie, niż można by oczekiwać. Tak, lata mojej nauki są nieważne. Przypuszczam, że masz lepsze wyjaśnienie. Okej. Potencjalnym źródłem kłopotów, Alot ma rację, to absurd, bla bla bla. Izelmyra objawia się, kiedy Alot jest w niebezpieczeństwie lub pod presją. Belzga ostrożnie pociera szczękę pod rok, wędrując między tobą a Alotem. Przypuszczam, że może to być prawda, zapisuję kolejną notatkę. Będę musiała to porównać z innymi badaniami. Stoję moją dziana objawimy. No i świetnie, ale tak to nie ma dla mnie znaczenia. Jakie to ma dla mnie znaczenie? Bersy marszczy drzwi, patrząc na swoje notatki biurem, dotykając policzka, robi wielki pokaz koncentracji. Łapiesz ją jednakże na ukradkowym spojrzeniu, jakie rzuca w twoim kierunku znad swoich papierów. Okej, ogarnijmy sytuację. Izelmyra próbuje przejąć nad tobą kontrolę, kiedy myśli, że nie możesz sam sobie poradzić z problemem. Nie możesz jej pozwolić na podejmowanie takiej decyzji za ciebie. Zrobiła ci przysługę zajmując się twoim ojcem, prawda? Myślę, że próbuje ci pomóc i sprawić, żebyś sam stanął w swojej obronie. Być może nie lubisz jej metod, ale powinieneś jej wysłuchać. Wydaje mi się, że Izelmyra wkracza, kiedy uważa, że jesteś w niebezpieczeństwie. Nie jest jeszcze jasne, czy to pomoc, czy może przeszkoda. Okej, to jest taka najmilsza opcja. Więc weźmy coś po środku. Zrobiła ci przysługę. Trochę ma racji. Trochę ma racji. Jeśli musiałbyś słuchać przynajmniej połowy jej gadania, którego ja wysłuchuję, nie powiedziałbyś tego. Krzywy się jednak zauważa, że się nad czym zastanawia. Muszę się teraz zastanowić nad wieloma rzeczami. W każdym razie dziękuję ci za pomoc. Nie patrz na Belesego. Odkłada notatki na biurko i zwraca się z powrotem w stronę duszoskopu. Cóż, mam nadzieję, że okazało się to równie przydatne dla ciebie, jak było dla mnie. Wreszcie mam materiały warte publikacji. Będziesz sławny w całym Revua, Fantare Alot. Okej, dostaliśmy masę doświadczenia. Ta, chwalebne postępy w nauce animacji. Przeca tego zawsze chciała się. Aluszor, odwracasz się do wyjścia, gdy nagle kątem oka zauważasz szybki ruch. Belasega mruczy coś pod nosem, wciąż zajęta swoim duszoskopem, ale Alot trzyma jej notatki i już ma zamiar schować się w fałdy płaszcza, gdy zauważasz, że go obserwujesz. Przygląda palec do ust, szeroko otwiera oczy, na jego twarzy pojawia się błagalny wyraz. Proszę cię, nie chcę, żeby osobiste informacje na mój temat zostały w ten sposób opublikowane, zwłaszcza po tych jej wszystkich wygłupach. Myślę, że tak, osobiste notatki o latu nie są aż takie nie są aż takie ważne dla jej nauk. Okej, a wiecie co? Ludzie z problemami w rodziny lubią ukrywać te swoje problemy z przeszłości i nie lubią się nimi dzielić, więc myślę, że pozwólmy Alotowi zrobić to, co zamierza. W porządku, ale zrób to po cichu.
I no, nie zamartwiaj się, sami się nad tym zajmiemy. Hey there. Okej, dobra. Staliśmy sporo doświadczenia. Tyle mi brakuje do was. Połowa ponad. No i tak, jest nieźle. Dobra, to trochę trwało, więc chyba zajęło mi większość czasu odcinku. W następnym odcinku rozmawiamy zresztą animantów. Oszukamy animanty ołowianego klucza. Potem pewnie wybierzemy się do twierdzy, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. No i cóż, no, będziemy dalej uskuteczniać różne ciekawe rzeczy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!